Wiadomo, jeżeli ktoś nie ma jedynki przedniego zęba, zaraz chce go uzupełnić. Natomiast tu problem pojawia się z brakiem zębów tylnych. Tak naprawdę niewiele pacjentów jest świadomych tego, że najważniejsza jest szóstka, bo bez funkcji nie ma estetyki. Jeżeli utracimy tą funkcję, zęby przednie, estetyczne, są wykorzystywane w inny sposób niż natura to zaplanowała. W związku z tym bardzo szybko ulegają dalszemu zniszczeniu. I właśnie stąd mamy tą statystykę, że 25% dorosłych Polaków nie ma w ogóle zębów. W ogóle. Brak jednego zęba wpłynie co najmniej na 4 zęby sąsiednie. I to jest, jeżeli tylko na 4, to jest super. Natomiast generalnie będzie wpływał na całość uzębienia. Pozostałe zęby zaczynają się przechylać, wysuwać i okazuje się nagle, że nie mamy jednego zęba, przestajemy jeść jedną stroną, druga strona jest przeciążona, pojawiają się problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi, boli głowa rano. Okazuje się nagle, że teoretycznie jeden ząb, czyli błaha sprawa, przyczynia się do wielu problemów w życiu. Jeżeli brakuje tylko jednego zęba, to bardzo łatwo możemy ten brak uzupełnić. Natomiast jeżeli już pacjent przychodzi z większymi ubytkami, wtedy może się okazać, że już jest za późno na takie podstawowe leczenie. Tak? Trzeba wykonywać coś innego. Tak naprawdę najtańszym rozwiązaniem w przypadku braku pojedynczego zęba byłoby wszczepienie implantu i uzupełnienie zęba takiego, jaki był faktycznie przed tym urazem.